Ano, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Team Fortress. To jest Snipe Town i ja ponownie to gram po dłuższej przerwie. Dzięki Waszym radom mam nadzieję, że wyjdzie to dosyć dobrze. Jest to krótki wstęp, który będzie podwójnie przyspieszony z tego toż powodu, że było bardzo mało osób, a sama po prostu mapa grała. No grała ta mapa, była po prostu ta mapa zaledwie niecałe 2 minuty, więc na następnej mapie było trochę więcej osób, a około 10 nawet było osób, czyli dosyć więcej. I co jeszcze będę chciał powiedzieć? Zaraz będzie ten materiał na drugiej mapie. Poza tym nie ćwiczyłem od dłuższego czasu, tylko wczoraj trochę 2 minuty sobie pograłem, więc już nie będę przedłużać. Oglądnijcie następny materiał i dziękuję jeszcze za poprzednie filmiki za dużo łapek, bo to naprawdę motywuje i zapraszam do obejrzenia. I witam ponownie. Witam na Snipe Town, tak można powiedzieć. I zobaczmy tak, ja doszedłem jako pierwszy. Super, super, super. Musiałem poczekać na jeszcze kilku towarzyszów. I obczajmy mapkę. Mapka fajnie, epicko wygląda. Tutaj mamy dwie, tutaj kilka takich kryjóweczek. Tu możemy iść na dół, możemy iść na górę. Oczywiście, czym wyżej dla mnie to lepiej. Dosyć mała ta mapka, może jeszcze da się wyżej. Powiedzcie mi, nie da się wyżej już? A, oczywiście, że się da. I mamy ostrzał z prawej flanki, więc nie ma jakiegoś bardziej bezpieczniejszego miejsca. O, dobra, mamy już kogoś, kogo można zabić i możemy tada, możemy zdobyć pierwszy headshot w naszej grze. First Blood, jak to się mówi. Dobra. Dwóch na trzech jest. Ja mam first blooda. Oj, jak właśnie tam nakociło już, o, jak miło. Tadam, drugi headshot. Dobra. Wykrył mnie i gramy dalej. Ja powiem tak, dlaczego oni ten niosą te wszystkie cylindry? Cylindry są ogólnie gówniane, zwłaszcza tą mapę, bo powiększają głowę. Nie wiem, czy to był efekt zamierzony ogólnie. Też się ciekawe, co dadzą, czy będzie jakiś update na Wielkanoc, bo w tym roku Wielkanoc będzie dużo wcześniej jak w poprzednich latach, to dlatego nawet chyba rekolekcje będą, no nasza pierwsza śmierć, bo rekolekcje będą chyba w lutym, pod koniec lutego, więc ciekawo będzie, naprawdę ciekawie będzie. A powiem tak, gdy będą święta, znowu powrócę do większej ilości nagrywania, typu jeżeli teraz Don't Starve pojawi się codziennie, to myślę, że będzie się pojawiać 2 razy w tygodniu. W wtorek i czwartek. Chyba, że jeszcze w piątek, dla mnie, nie mam pojęcia. Też jeśli do szkoły chodzę, to nie mam czasu na takie nagrywanie, więc wiecie. Ale cieszę się, że oglądacie. O, dziękuję, dziękuję. Pomogł mi snajper, kolega. Friendly sniper. No daj, dawajcie ludzie, jest was dwóch, nas trzech, teraz jest pech. Tam wolę, jak jest więcej graczy. Niestety, tam jest jeden. To tak wygląda, że zanim mnie trafi, to już mnie go zabiją i minusem niestety jest teraz to, że wyszła straszna aktualizacja na Team Fortressa. Sami zobaczcie, jak wezmę nawet wszystkie serwery, włączę, to jest ich bardzo mało.
Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, jak jest mało serwerów. Naprawdę mało. Kiedyś to ich było miliony, ale nowa aktualizacja robi swoje. Zwiecie. No ja moja trzęsi łapka teraz będzie się we znaki dawać. No dajcie się. Trzęsi łapkę. No. Nie udało się, a ktoś do dna odłącza. Sasuke się zwie i ja teraz jak tam. No, weź tego nie przedrzeźnie mi snajperz. E, co to miało być? O, zabił go. Czyli gdzieś jest pewnie tutaj. Headshot. Jej. Najszybsza broń z gry, snajperka. Najszybsza, jeżeli chodzi o trafienie, bo jak można zauważyć, przez około bardzo szybko jest snajperka. Nie ma żadnej broni dorównującej jej szybkości, bo jest natychmiastowy efekt. Chyba że jeszcze. Ja ogólnie pociski są dosyć częste. Miły. Shot, miły strzał. Wykrył nas i ktoś strzela również ze mną. Bardzo dobrze słychać, ale my się znowu gdzieś udamy. Ja oczywiście zapomniałem włączyć sobie stopera, więc liczę, że ten odcinek, jeżeli będzie za długi, to go podzielę. A pierwszy nazwą. O! Jestem trzeci, wii. Ła, jak ten wej, coś tam. Staram się grać jak najlepiej, ale nie jestem mega snajperem. I to jeszcze raz powtarzam, to jest dla zabawy. Ja tu będę się przejmować, nie będę się przejmować tym, że mi nie idzie. Pamiętajcie, jeżeli gracie w jakąś grę, nie martwcie się, że raz może wam się nie uda. Grajcie, bo to jest przyjemne. Grajcie, bo to jest przyjemne. Jeżeli byśmy cały czas liczyli to, że musimy być najlepsi, bo inaczej przegramy, bo inaczej nas zabije jakiś potwór, jakiś nas zabije ktoś. No i co, ginę. To jest po prostu, jak ja pamiętam, jak kiedyś, bo znałem tą grę, mówili mi tak. To jest gra, w której śmierci są po prostu śmieszne. Nie denerwuję się, bo na przykład to jest gra, która, mówiąc szczerze, obładnęła całym światem, czyli albo prawie całym światem, ale bynajmniej Polską. Nazywa się CS, Counter Strike. To po prostu, jak tam się zginie, to wrzeszczy się na cały regulator, a tutaj, co, zginie się, jest przyjemnie. No, ja chciałem go zabić, ale. Nie udało się. Dobra, mówiąc szczerze, że nie ma co. Wypożyczymy sobie zabawkę zawodowca. Zaprezentuję wam może po raz kolejny ją. Nie ma co. Zabawga. O, przetłumaczyli to w końcu na polski. Jest git. Jest zabawga zawodowca. Jest git. No, daj. Sniper. Zabawga zawodowca. Jeszcze reszta. A poza tym może wracając, jeżeli chodzi o. No. Co mi się nie zrespiła, dobra, pójdźmy się, aby ktoś nas zabił. To będzie teraz na mega na chama. No, dziękuję, bo właśnie chciałem, bo mam 5 headshotów. No i dacie już mi zabawkę, tak, zabawka. Dobra, o czym ja mówiłem? A, że po prostu w Team Fortressie śmierci są zabawne. Raczej nie spotkałem jeszcze osoby, która by się strasznie denerwowała śmiercią w tej grze. Są wyjątki, to wam mówię. Jeżeli by się cały czas przegrywało. Oj, to jest ogólnie nieuczciwe, po co on syndyjskie używa. Dobra, wracając to, o czym mówiłem. Gry powinny być przyjemne. Jeżeli nawet coś się nie udaje, trzeba się cieszyć, bo to przecież. One są stworzone po to, aby się cieszyć, chyba że są gry, które na przykład są specjalnie zrobione, strasznie trudne, na przykład pierwszy, trzeci do trzeciego poziomu jest bardzo prosty, a potem na przykład czwarty jest taki, że się go nie da przejść. To są takie tak zwane gry bez wyjścia.
no mogą być nieprzyjemne, ale gry, które typu Team Fortress, które nie mają zamierzonego celu, powinny być przyjemne. No, główny temat, przyjemność gier. Headshot. Taki ta broń się ładuje nam skupienie, czyli coś, co jest superowe, epickie w tej grze. Minusem jest to, że jak będziemy mieli skupienie, to potem nasza broń będzie miała smugę jak machina. A pytanie tak, ludzie, gdzie jesteście? Wo, ile się was tam nakłóciło? Headshot. Obsikał nas, jaki zły. Skrzynka manko, nie dziękuję. Wcześniej mówiłem, napisałem w komentarzu, nie mam premium, ale zamierzam sobie je kupić kiedyś tam w dalekiej przyszłości albo bliskiej przyszłości, nie mam pojęcia. Więc skrzynki manko nie są mi potrzebne. Dobra. Syndajski używa, nie jestem. Ogólnie mówiąc, Syndajski nie jest na tą mapę, ja to uważam i nie zmienię tego zdania. Po prostu to jest mapa dla snajperów, a nie mapa dla kogoś, kto i tak celuje w ciało. A nie, chwila, bo chyba tutaj jest zmienne tak, że chyba, że wtedy, jeżeli trafimy w ciało, to jest pudło, zaraz sprawdzimy. Jeżeli ktoś nam nie wychylić główki. Dobra. Jest git. O, i zdjęli go, ile jest? A, 3 na 3, czyli. No, widzisz, a zaraz teraz co? Nigdy nie bierzcie tej samej kryjówki, jeżeli ta osoba druga też nie zmieniła kryjówki. To jest moja druga zasada, którą często stosuję i ona w pełni sprawuje, ale nie wiem, dlaczego wszyscy używają tego. Dobra, zeskradamy się. Tu widzimy, że tu jest snajperka. Ja ogólnie kocham skradanie w tej grze, jest to super rzecz, którą by mogli troszkę jeszcze bardziej ulepszyć. Już to chciałem powiedzieć, ale co, będę marudzić. Dobra, mamy tutaj. O, jest super, bo ja ogólnie kocham, jeżeli nas jest mniej, a wrogów więcej, można się fajnie wyżyć. Przewaga liczebna w tej grze ma małe znaczenie, ale nie zawsze, chyba że ktoś nie gra, to jest jej problem. Na przykład ja w ogóle teraz nie widzę, gdzie są tam ci ludzie. No i widzisz, a zaś jest znowu, stoisz w tym samym miejscu. No ja już wiem, gdzie ty jesteś. W ogóle jak ty tam weszłeś? Chwilę, to da się tam wyjść? O, ja dopiero zauważyłem. Dobra. No na pewno to pójdzie na dwa odcinki, więc wstawię je. O, właśnie udało mi się już mieć ten efekt. I zginąłem. Ech, dobra. Tak, wracając, chciałem powiedzieć, podzielę to na dwa odcinki, z tego powodu, że niestety mi się stoper trochę zawiesił, pod tym względem, że pewnie mam 12, może minut już teraz, a mój stoper jest zaledwie na 9. A tak, to jest wyjście, pięknie. Dobra, tutaj widać, że ten taki jeden z graczy, Azazel. Nie, Azazel to nie, nie jak. Skąd ja wziąłem tą nazwę? Azazel, nie wiem skąd się to wziąłem. Nie wiem czy przypadkiem z gry, którą zwie się Tekken. No nie mam pojęcia. Skądś mi to wzięło na mózg i na język. I teraz nie wiem skąd. Dobra. Skradamy się. A jak oni dziwnie lecą do przodu. I teraz mamy tutaj super pojemny. Haha! Dobra, nie wiedziałem, że takie coś mi się uda. I mówiąc szczerze, mi się podoba. Teraz strasznie mi się podoba ta gra. No, skradaj się, tylko wiesz też, że skradanie zmniejsza twoją szybkość. Haha! Boże, jak ja tutaj chamskie kryjówkę znalazłem. Dobra, tej nasz mogą. Mogą nasz już mało zdejmować. No, jest pech, dobra. Team tutaj, niestety, nasz przyjacielski snajper. A co? Ej, jednak nie jest tak. No ja, jestem oblegany, jestem i niestety są ciosy. Ciosy z zwyczajnych nie snajperek, czyli atakują.
Mamy skupienie, dobra. Teraz każdy strzał będzie kilkukrotnie. Kilkukrotny, dobra. No idziesz. Haha. Dobra. Nie ma co, dokonał odwetu, należało mu się. No to już byłby taki koniec tego odcinka. Następna część będzie w następnym. Jak wcześniej mówiłem na filmiku, po prostu robię to z tego powodu, bo normalnie filmik byłby za długi, trwałby około pół i 35 minut jakoś tak, a niestety ja bym to musiał zapisywać kilka godzin, więc to byłby koniec i ja się z wami żegnam i pa pa.